Hej, siemanko, jestem ja z Grzeczności i witam was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. Zaczynamy, moi drodzy, kolejny odcinek. Czy będą wiadomości? O, są! W serii Zasadź swój entuzjazm dajemy dwa zielone kciuki naszemu specjalnemu gościowi, dr Lillian Rose. O kurde, miałem wiadomości przejrzeć, to wziąłem, zakończyłem, no sorry. Ale zepsułem, o Jezu, ale usunęły mi tu warzywka. Nie wiem sobie, co to są niektóre te warzywa, bo to są tajemnicze nasiona. Aha, dobra. Z kukurydzą 3 sztuki. No dobra, z kukurydzą zrobię 3 sztuki. O, 50 dolarów z nabiwku, dostajemy 20 dolarów. Więc to spróbuję coś nowego. Jedną pizzę, pesto, anchois i ananas. Pesto, anchois i ananas, dobra. Ale najpierw pizza dla dostawców. Dobra, szybko, myk. I tak, jesteśmy, moi drodzy, z ostatniego dnia bardzo na plus, nawet, że kupiliśmy chyba ostatni automat? A, automat do ananasa kupiłem, no tak. Dobra, szybko, moi drodzy, trzeba tę pizzę pokroić, bo... Miejsca podgrzewaczu mamy, znaczy podgrzewaczu w piecu, ale w podgrzewaczu, moi drodzy, mamy miejsce tylko na 5 pizz, tylko także szybko sobie zobaczę, jak to wygląda z tymi zamówieniami. Co tu jeszcze mamy? A, jedną z kurczakiem, dobra, jedną z kurczakiem. No co jest? Przecież tę pizzę włożyłem do pieca, ona się cofnęła magicznie. Dobra, 50% zeszło. Nie ma lipy, nie ma lipy. Bo i tak zrobiłem 4 pizze dla dostawców. Dobra. 2 pizze z pesto, jedna z każdym mięsem i jedną z wszystkim innym. O! To są ciekawe pizze. No chciałem przesunąć, to zbugowało się, no. Dobra, mamy wszystkie mięso i tu ma być wszystko inne na tej drugiej pizzy pesto. No i dobra, mamy już pizze zrobione. Szybko lecimy. Pieca przyspieszać nie będę, bo się to średnio opłaca, a bardziej. No i znaczy bardziej się opłaca po prostu już nie oglądać tych reklam. Bo wtedy. No takie dziwne cięcia są na filmie. I dodatkowo nie musimy tego robić, bo no po prostu nie ma zadania z tym. Gdyby było zadanie, ok, zrobiłbym to. I teraz kukurydzą i zielony sen mamy do zrobienia. Już jesteśmy do przodu z tego dnia. Chciałem pizzę. Szynką, pieczarkami. Szynka, pieczarki, oliwki. Teraz kukurydzą i zielony sen. Może mówię z kukurydzą? Tak, z kukurydzą i zielony sen dodatkowo. Nie wiem, czy zielony sen to nie jest czasem też sos pesto. Ale zróbmy to klasycznie. Aha.
Wiecie, co ja zrobiłem? Pomyliło mi się, że, że niby mam automat do Bazylii, ale jeszcze tego automatu nie kupiłem, także nie mogę tego mieć. Szkoda. Tak byłoby fajnie, tak szybko pokroić każdą pizzę i tak szybko tak każdą pizzę robić, tak no, jakbym miał te wszystkie automaty, tak wiecie, to każdy składnik, na przykład jakbym miał pizzę, trzy pizzy z bazyliami, szybko bym je zrobił, szybko bym je pokroił i żadne zamówienie nie byłoby dla mnie problemem. No ewentualnie ci dziwni klienci, którzy mają zbagowane kwestie. Może by na pizzę to pizza miłośnika mięs, ale mój chłopak mówi, że powinna mieć więcej warzyw. Proszę, nie wezmę to co zwykle, pizza z pepperoni, bazylią, pesto. No i dobra, lecimy. Jesteśmy, znaczy, nie, chciałem powiedzieć, że jesteśmy trochę w plecy, ale zrobiliśmy pizzę dla dostawców, więc musimy trochę poczekać na pieniądze od nich. Więc nie jesteśmy w plecy, ale musimy po prostu poczekać na kaskę. Fantastyczne. Spoko. No i zaraz, moi drodzy, będziemy mieć ukończone to zadanie. No i spoko, mamy dosyć dużo pieniędzy. Jestem tak zmęczony przebywaniem w ciężkim. Miałem pizzę z papryką, bez sosu. No i to jest spoko, moi drodzy, pizza. Szybko się ją robi. Czym kukurydza będzie smakować lepiej? Co sobie będę już bez to? Kukurydza? Oj, nie to kliknąłem. No dobra, jesteśmy w każdej pizzy trochę do przodu. No, jeżeli oczywiście wiemy, jak daną pizzę zrobić i co na danej pizzy ma być. Bo tu raz ma być tak, że inaczej pokrojona, raz, że inaczej rozłożone składniki, a raz na przykład, że tego składniku ma nie być, a ten ma być. No i dobra, mamy prawie 200 dolarów. Może jeszcze uda nam się 200 uklepać w tym dniu. Jadą się z makaron. Dobra, teraz kurczak. Obawiam się, że nie będziemy mieć 200 dolarów. Chyba nie obsłużymy jeszcze jednego klienta, tak? Czy zdążę? O, może zdążę, może zdążę. Dobra. Dawaj, 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 kliencie, jeszcze chwila. Tak, powiedzmy. No nie, śmiałem kliknąć. Kurczaczki. Niestety, 200 dolarów nie zarobiłem. Jeszcze 200. W sensie 100 dolarów, bo mieliśmy prawie 200. Jakbym zrobił 200 dolarów, to mielibyśmy więcej kasy. Kurde, jak zwykle coś musi być. A, tylko owady, dobra. Owady to jeszcze pikuś. No i tych wiadomości już nie obejrzę. Sorry, że tych wiadomości nie obejrzeliśmy, to moja wina. Ale one jakoś nie za bardzo do fabuły mają. Nie za bardzo mają związek z fabułą, także. Oj, pomidory nam tu rosną. Dobra, czy to wiedziałem, że to pomidory, ale tam z tyłu, tam bazylia, a to co to jest to? Nie wiem, co to jest. Dziwne. Tutaj co jest? Boost, a to o to chodziło, boost. Jeśli się przyłożysz, będziesz zbierał różne produkty z ogrodu. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego, że w tym dniu wszystkie wasze rośliny będą rosły 50% szybciej.
Nie, no to nie jest taki super szybki boost, ale może być. Dobra, lecimy. Tu nic ciekawego. Z pieczarkami dwie sztuki. Ok, z pieczarkami. Bazylia, bazylia, bazylia. Czy widzisz? Czy pizzę z dodatkiem bazylii? Dwie pizze z pieczarkami. Najpierw zrobię dwie pizze z pieczarkami, a dopiero potem tamte pizze dla tamtego klienta. One się... Znaczy nie robi się ich długo, ale... Są trzy. Swoją drogą, kiedyś nie ogarniałem tej gry, nie wiedziałem, o co tu chodzi, jak się daną pizzę robi, ale potem jak już wiecie, było mnóstwo wpadek, to już wiedziałem, o co chodzi z pizzą i coraz szybciej w ogóle robię te pizze, coraz szybciej kroję, coraz szybciej te składniki rozkładam. No i dobra, to co jeszcze potrzebuję? Mamy z krewetkami i zielony sen. Dobra, dwie z krewetkami, jeden zielony sen. Dwie z krewetkami, no to szybko, moi drodzy, wykładamy krewetki. Mekko, Jezus, poruszyłem kulką od programu. Nie chciałem tego zrobić. No kurde, chcę pokroić pizzę. Drugi raz do pieca włożę, żeby się lepiej upiekły. Żeby było więcej pieniędzy za tę pizzę. Bo za tę pizzę jest dosyć spory napiwek. Dobra, lecimy. Myk. No i... Straciliśmy sporo pieniędzy z tego, co zrobiliśmy. Ale spokojnie, teraz się odbijemy. Bo zrobiliśmy dużo pizz w końcu. Dla klienta 3. O, patrzcie, możemy odebrać kaskę. Mamy 20 dolarów dodatkowe. Super. To zadanie było bardzo fajne, tylko niestety zadania... No niestety zadań już nie ma na razie, szkoda. Drain, drain, przekrój tę pizzę na 4 kawałki. Papryka, tak? Przekrój na 4 kawałki. Paprykę i przekroić na 4 kawałki. Okej. Okay. Tam dostaliśmy tak dużo pieniędzy, że łohoho. Dobra, mamy 4 kawałki. Drugi raz do pieca, dajemy tę pizzę i jest git. Git pizza. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda z tutaj zamówieniem. Co to będzie? A, mięsne klasyki. Dobra, to już jest łatwa pizza. To szybko się zrobi. Dwie pizze z pesto, jedna z każdym mięsem i jedną z wszystkim innym. Dobra. Te pizze też się fajnie robi. No zobaczcie, tylko sobie klikam w ogóle, jak mam automaty i na przykład robię jakąś pizzę, to tak fajnie. Klikam sobie tylko to co chcę wyłożyć na pizzę i tyle. Nie muszę się bawić w takie wykładanie składników. Dobra, myk, proszę bardzo. I teraz szybko ta pizza. I dobra, elegancko. Przynajmniej 15 dolarów na piwku będzie za tę pizzę. Dobra, napiwek, napiwek, dawaj napiwek i ile będzie? 17 dolarów nawet. Nieźle, prawie 200 dolarów mamy już. A mięsne klasyki jeszcze zrobić, dobra. Krewetki coś moje drogi są naprawdę dobrze, a może. Pizza krewetkowa, tylko tyle, że na pesto.
item jest na klasyki, szybko. Już, mięsne klasyki gotowe. No, ej, leć do pizza. Nie, czekaj, co ja robię? Przecież pizzy dla dostawców nie trzeba dwa razy piec. Pizzy dla klientów też nie trzeba, ale daję tak, bo wtedy dostaje się więcej napiwku. Ładne, no spoko. Spoko komentarz co do pizzy. Ja dobrze, te śmieszne komentarze tych dostawców są się. Po prostu bekowej nie mogę akceptować. Dobra, nie mogę przez chwilę zaakceptować, co się zgliczowało, ale się odlagowało, także jest git. Lecimy, następny klient. Ser. Tak, to całe zamówienie. Tylko najgorzej, jak się okaże, że to będzie więcej niż jedna pizza. Ale 8 dolarów to tylko jedna pizza. No to... Ale czy sos ma być? Ta pizza przywróciła mnie do życia. Wiesz co, spróbuję coś nowego. Jedną pizzę z pesto, anchois, ananas. I prawie 300 będą. Nieźle. To może zrobimy nawet 4 dni w tym odcinku. Kupilibyśmy od razu kolejny automat. Bo naprawdę poprawiłoby nam to rozgrywkę. Jeśli mogę dostać pizzę z sosem pesto i kukurydzą, bo w sumie sos pesto, kukurydza. Okej. Trzech stów raczej nie zrobimy, no. Te w tym dniu. Ale w następnym już będzie tak ponad 300. Dobra, dostawca przyjeżdża. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby obsłużyć jeszcze jednego klienta. No idź już, idź, bo to się klienci. No, no i szybko. Moja ulubiona pizza to pizza miłości kamień, ale moja dziewczyna mówi, bym zjeważył. I elegancko. Swoją drogą zbliżamy się do 300 setnego dnia. 300 setnego, o. Będzie 300 dni już w tej grze, moi drodzy. Trochę takie przejęzyczenie. 290 dolarów. Jest i tak dobrze. 100 nie zarobiłem, ale i tak się cieszę, że tyle mamy kasy. O kurde, nowy rekord. Ogród, o. Już, wszystko wykupiłem. Kupuję wszystko, bo to się naprawdę opłaca. Później przejdźmy do ogrodu. Możemy coś zebrać? Ha, kupiłem to. Czy kupiłem to? Mam to teraz. Jeden nawóz. A to pomidory są, dobra, spoko. Ale nasiona. Zasadźmy pomidora też. No i dobra, lecimy.
Tylko zobaczmy najpierw tutaj, dobra, spoko. Najlepsza. Od pepperoni do papryki, dobra, niech będzie najlepsza. Chłopak wziął krzyż, powiedział, że... I zobaczcie, serio, tam mamy ilość sosu. Dobra, szybko najlepszą pizzę. Najlepsza pizza jest taka, że szybko się ją robi teraz, jak na automatach. Jest też tak zwana pizza Supreme. Najlepsza gotowa. Z krewetkami, zielony sen, śmierdzący petę. Dawać, robimy. Śmierdzący petę i zielony sen. Czekajcie, tak szybko zerknę sobie, czy dobrze to robię. Z krewetkami, zielony sen, śmierdzący petę i potem... No dobra. Musiałem to zrobić, żeby później nie robić tych pizz na szybko. Ale sporo pieniędzy przez to straciłem. Wow. Chcę pizzę z arbuzem, ale bez sera. Proszę, połóż sos pomidorowy i oliwki na jednej połówce, pesto na drugiej, bez sera. Aha, takie coś, dobra. Tylko, że najpierw muszę pozbyć się pizz z mojego blatu, bo potrzebujemy zrobić tę pizzę, tę szaloną pizzę. No, serio, arbuz, no. A, no tak już mam maksa pizz, że muszę się pozbyć ich szybko. Z krewetkami i z pieczarkami dwie, aha. A to nie, to na razie nie róbmy, bo nie mamy miejsca podgrzewaczu. Musimy poczekać, aż odbiorą pizzę. Dobra, bez sera ma być ta pizza, także jest bez sera. Nie ceniłam jedzenie tak bardzo. Dialogi mi się poprawiły, bo jak była kobieta, to mówiła w formie męskiej, także poprawiły się trochę dialogi. Masz kukurydzę, dziwne. Pizzę z kukurydzą, dobra. Tak w ogóle w tej grze największy zarobek chyba dają nam dostawcy, bo oni dają więcej pieniędzy niż taki kliencik. Także spoko. Dlatego lubię robić dla nich pizzę. Z krewetkami i dwie z pieczarkami, ale nie mamy chyba miejsca. Nie mamy miejsca, musimy poczekać. Musimy niestety poczekać. No jest, ona cały czas przychodzi, a ona jest... Zawsze nie mówi, z czego chce. Nie wiedziałem, że oliwki to owoce. Wciąż pyszne, zrobię pizzę z oliwkami. No i już czekam sobie, moi drodzy, tutaj na tę pizzę. Szybko się robi na automacie, to jest strzał dla mnie teraz, robić taką pizzę. Swoją drogą testy energetyków to nie nagram tej serii za często, tylko tak jak na przykład kupię energetyki, to nagram, nie to, że cały czas. Jakbym tak robił, to chyba codziennie byłaby seria. Jedną pizzę pół na pół, pół czerwone mięso na jednej połowie i dwa zielone dodatki na drugiej.
No i spoko, mamy już pizzę zrobioną. Czerwone mięso, no to dałem wszystkie czerwone mięso, jakie mam. Błagam, duży napiwek. Kurde, dwa zielone składniki przyspisało. Dobra, ta klientka jest dziwna po prostu. I to mamy z krewetkami. Jedna z krewetkami, dwie z pieczarkami, okej. No, szybciej. I pizzę z kurczakiem szybko do klienta przygotować. Czy stówy? No spoko. I już mamy, moi drodzy, mamy pizzę. Zarazem tak, ja, spoko. Przepraszam, nie jestem głodny, ale czy możesz... Okej, no. Ach. Słyszałem, że ludzie łączą bez tego zamówienia, ale bardzo mi się to podoba. $306, no... Stówy to chyba nie zarobimy. Ale według mnie jest i tak okej. No bo teraz przyjdzie nam ten dostarczyciel. O, teraz akurat o wilku mowa, no. O, czekajcie, program przypadkowo klinem. Akurat przed, proszę bardzo. No i spoko, kasa. Jeszcze jeden dostawca będzie. Jeden dostawca, bo jeden klient. Czy mogę dostać pół pizzy z kurczakiem, z parmezanem, pół z kremem pesto i krewetkami? Kurczak. Chciałbym mieć tu wszystkie te automaty, no bo wykładanie krewetek, ryb to jest takie nudne. Idealna pizza. No ile zarobiliśmy? Sporo? No, nie reklama. Jeszcze jeden dzień, moi drodzy, nagram dla was. My opuszczamy te reklamy. $70. A, jeszcze podgrzewasz. No to $40 na plus. Na czysto wychodzę. Mało, ale już. Teraz będzie, w tym dniu na pewno będzie lepiej. Do ogrodu, spoko. Mogę zebrać pomidorki. Dobra, to od razu bym tutaj coś zasadził. A znowu pomidorki, czemu nie? Najwyżej będziemy cały czas sadzić jeden plon. Nic nie ma. Dla wielbicieli mięsa dwa razy, a to wiem jakie pizze. Poproszę pizzę z pesto i szynką. Z pesto i szynką.
przekonane 4 razy, ale dwie pizze dla wielbicieli mięsa, to oczywiście muszę je zrobić szybko. O, tylko muszę je tutaj przesunąć, żebym mógł wyłożyć sobie szynkę. No, o nie, co ja zrobiłem, rozłożyłem przypadkiem bazylię na pizzy mięsnej. I piec nam się psuje, będzie trzeba go naprawić, bo coraz wolniej pizza w tym piecu się przemieszcza, porusza. Jeździ na tych rolkach dziwnych. No, ale to jest kwartet. Kwartet po prostu przekroić na cztery... Co? O, słony żeglarz, słony żeglarz. Czekajcie, słony żeglarz to jest bardzo fajna pizza. To jest tak, oliwka i rybka. Bo oliwka jest słona, z tego co kojarzę. Dlatego słony żeglarz, proszę bardzo. Od razu zbiorę sobie bakłażana, dodatkowy bakłażan do wykładania. Pizza wegetariańska. Wegetariańska, podwójne zamówienie. Okej, okay, pizza wegetariańska, podwójne zamówienie, spoko. I jedna pizza gotowa. Lecimy z kolejną. Tutaj, halo. I gotowe pizze. Kurde, jak ja to przeciąłem, no. Jezus. W ogóle mógłby dojść tutaj update, w którym my moglibyśmy mieć dodatkowego pracownika w tej pizzerii, który robiłby zamówienia dla dostawców. O, $24? Haha, to jest napiwek dopiero, a nie jakieś tam $12-14. Ze sosem pesto, pepperoni, kiełbaskami i kolejną oliwkami, cebulą na jednej połowie, na drugiej pieczarki. Na jednej oliwki. Z pizzerkami, dobra, lecimy. Mamy pizzę już dla niego, tego klienta. Tym drugą zobaczyłbym, jakie to zamówienie jest następne dla Zazuma. Śmierdzący PT, ej, no same takie pierdołowate pizze, no zamiast takie porządne zamówienie to śmierdzący PT. Zresztą nie zarobię na tych pizzach dla dostawców za dużo. Świetnie. Dokładnie to, czego chciałem, no spoko. Dostawca. Dali wzięli mięso dwa razy. Słony żeglarz, a potem śmierdzący PT. Z 400 wymyślę będą w tym dniu. Ochłał mu pierwszy pizza kon. A co z pepperoni kiełbasą? Okej, okay, pepperoni kiełbasa. No już gotowa, haha. 99 tego zadowolenia klienta, a ja już pizzę przygotowałem. A czy ty... O Jezus, chciałem przekroić to, prawie kulkę programu dotknąłem. To jest zasługa oczywiście automatów, ale i tak swoją drogą bardzo szybko robię te pizze bez tych automatów. I całkiem dobrze mi to idzie, ale i tak proszę bardzo. Pizza. Dobrą pizzę. Daj mi dwie pizze z pesto i cebulą. Czy możesz położyć na innym szynkę kurczaka? Jak to było? Szynkę i kurczak. I szynkę na jednej stronie.
Kurczaka na drugiej, dobra. Chyba nie kupimy w tym dniu automatu. Szkoda. Myślałem, że uda nam się. Jeżeli będziemy tak dużo zarabiać, to w końcu w każdym jednym odcinku będzie automacik. Nieśmierdzący PT teraz. $408 już jest. No to powoli lecimy po nowy automacik, bo będzie niedługo $500. Kukurydza w zupie jest na osadce, na pizzy. Pizza z kukurydzą. Bardzo, $410 już jest. No już, idź, rzecz, no fajnie, jestem najlepszy, tak, wiem, jestem najlepszym pizzamenem jakoś tak. Czemu dostać pół pizzy z kurczakiem? No i dobra, mamy pizzę zrobioną. Ej, to w następnym odcinku, już na początku od następnego odcinka będziemy mogli kupić ten automat, znaczy w drugim dniu, ale no, prawie początek. Już będziemy mieć automacik. Kozak. Burmistrz miasta smaku. Proszę bardzo, proszę bardzo, dla ciebie pizza. $437, nieźle. Czy jeden klient będzie na pewno, może jakieś duże zamówienie, jeśli sospes to sprawi, że on coś będzie smakował, no dobrze, wszystko będzie smakował, no widzę, okej, przegłębię na pół. Przekroj na pół. Dobrze wypieczoną, czyli przekroić na pół i dobrze upiec, czyli drugi raz. I moi drodzy, ile to będzie za tę pizzę? Maksymalnie można dostać $10 za taką pizzę. Zobaczymy, ile my dostaniemy. Nie, nawet $5 nie dostałem. Kto kłamie? Dobra, zobaczmy, ile zarobiliśmy. $121. Jeżeli tak będę w każdym dniu tak dobrze zarabiać, to niedługo w ogóle prawdopodobieństwo upadnięcia mojej pizzerii będzie tak małe, że na pewno nigdy nie zbankrutuję. Następny dzień, jeszcze do ogrodu chyba wejdziemy. Wiadomości to już nie patrzę, bo tu reklam też nie. Chcę przejść. Podlejemy pod koniec odcinka oczywiście swoje uprawy. Nie mogę kupić nic, nie, ale mogę naprawić, ja wiedziałem, mówiłem, naprawa pieca będzie na pewno. Także moi drodzy, to był odcinek z gry Good Pizza, Great Pizza. Jeżeli spodobał wam się ten film, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz. Udostępnijcie ten film znajomym. Zapraszam was także na poprzedni film, na następny, do następnego. Na razie, cześć, hej, hej. Zapraszam was także do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, także elo.